Hejka, witamy, tu Kasia. Michał. Słuchajcie, jest parę minut po szóstej. Właśnie wystartowaliśmy i jedziemy do Garmisch-Partenkirchen. Stamtąd będziemy wchodzić na Zugspitze. Pogoda szykuje nam się wspaniała. Nie ma ani pół chmurki na niebie. I tak ma być cały dzień i jutro, na jutro miały być jakieś opady zapowiadane. Ale wygląda na to, że wszystko się klaruje i jutro na finał naszego wejścia na Zugspitze będzie też pięknie. No hej, meldujemy się z Eibze. Jak widzicie, tu jest dolna stacja kolejki, która jedzie na Zugspitze. Jedzie z 998 metrów na 2962. No więc kawał drogi do góry. Natomiast my się wybieramy dookoła, między innymi Alpspitze i w ogóle doliną od kompletnie drugiej strony będziemy wchodzić na Zugspitze. Jeziorko pewnie nagramy jutro, jak zejdziemy. Też ma być ładna pogoda. No a póki co ruszamy w drogę, bo przed nami 23 km, a i właściwie wszystko tylko w górę. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze kolejkę. Może tak zrobimy. Tak wygląda stacja. Jest potężna i piękna, naprawdę jest świetnie zrobiona, nowocześnie. No wymiata z kapci. No a prowadzi tam hen do góry. No to komu w drogę, temu trampki, my ruszamy. A jesteśmy po pierwszych... 1,5 kilometra gdzieś. 1,5 kilometra. Trasa bardzo zapłaty. Spokojniutka. Zobaczycie, jedziemy sobie taką szrutową dróżką w lesie, więc generalnie nic nie zapowiada tego, co nas będzie czekać na szczycie. Na razie lajtowo, spokojnie. Trasa, bym powiedziała, spacerowa. Ścieżka cały czas wiedzie przez las, ale to bardzo dobrze i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie prowadziła przez las, pewnie gdzieś tam do 1400 metra, później mamy jakieś zejście trochę, to będziemy przez też jakieś przewyższenia przechodzić, bo temperatura dzisiaj ma dochodzić do 28-29 stopni, nie ma ani pół chmurki, więc słońce będzie palić cały dzień. Tutaj proszę, Benetron. Kasia, chcesz na tronie zasnąć? Nie, dziękuję. No to może być twoja jedyna władza. Poza tą, którą mam nad tobą? To spojrzenie. Nie wióreczki. O, jaki słodziak. Nie bój się, my ci nic nie zrobimy. Cyk, cyk, cyk. Ale słodziacze. Mamy makitę. Potok Hammersbach przepływający przez mieścinkę o tej samej nazwie, czyli Hammersbach. A tam w górze to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Pierwsza krótka przerwa po 7,5 km. Siedzimy pod kolejką, która prowadzi na Kreuzek, a tą, którą widzicie, która biegnie tędy, ta prowadzi na Alpenspitze, czyli bardzo wysoko, bardzo długa kolejka.
No i taki mamy piękny widoczek na przerwę. Po krótkim popasie ruszyliśmy. Już jest ostro w górę. Idziemy w tej chwili pod kolejką, która prowadzi na szczyt, pod którym będziemy przechodzić. No będziemy paręnaście metrów poniżej tego szczytu, gdzie kończy bieg kolejka. Prawie 3 km dalej i 470 metrów wyżej. Jesteśmy na 1200 metrów. Jakaś taka przecinka. Gdzieś tutaj na mapce widać, że jest jakieś oczko wodne albo jeziorko. No chyba, że to wyschło w lecie. Zobaczymy. Tam się zatrzymamy na kilka minut. Uzupełnić płyny, złapać oddech. Zobaczyć, co tam w internetach, bo zasięg, o dziwo, tutaj jest bardzo dobry. W większości przypadków jest LTE, czasami się przemienia na Edge, a momentami też trochę niżej było 5G, więc pod tym względem jest bardzo dobrze. Jak nas mućki obserwują. Mamy kolejny koncert. Słychać już naprawdę z daleka. Po alpejskich dolinach i szczytach roznosi się ten dźwięk z dzwoneczków. Zajebiste mają te dzwonki. Dzień dobry. Biedne. Tych much tyle na nie. Druga Lhutte na 1436 metrów. Taka chatka. Ale baczynna w sezonie zimowym. Bo na razie. Teraz zabita na cztery spusty. A tu Hobbiton, domek Bilbo Bagginsa. A przed nami rozciąga się wspaniały widok na Garmisch-Partenkirchen. Co ciekawe, Garmisch i Partenkirchen przez długi, długi czas były osobnymi miejscowościami. Dopiero w 1935 roku na rozkaz z Hitlera zostały połączone, zaledwie rok przed Igrzyskami Olimpijskimi, które właśnie tutaj się miały odbyć w 1936 roku. I pewnie znacie też tą miejscowość z turnieju czterech skoczni, bo tutaj właśnie odbywają się zawody 1 stycznia każdego roku. Dotarliśmy na krojcek. 1652 metry to najwyższy chyba punkt dzisiaj trasy.
chciał przyjść tylko tutaj. To trasa jest taka naprawdę znośna, tylko dzisiaj no, my jesteśmy z plecakami, z obciążeniem, bo nosimy tam i wodę, i karimaty, i różne rzeczy pozostaje na śpiwory, jedzenie. Tak. Natomiast jak ktoś tu sobie przyjdzie tak na lekko, no to na spokojnie, myślę, że to jest do zrobienia. Tym bardziej, że można tą trasę troszeczkę wydłużyć, bo ona jest przygotowana jakby pod rowery i można zupełnie gładko wchodzić, tylko nadkładając kilometrów. Weszliśmy szlakiem, który jest bardzo stromy i przecina tą drogę rowerową co jakiś czas. No ale mimo wszystko super, no, trasa jest świetna. Reintal, czyli nasz kierunek, ta dolina, do której zmierzamy. Czyli teraz będzie trochę zejścia, bo schronisko było na ponad 1600, a mamy zejść na 1300, więc znaczy, po drodze jeszcze będziemy wchodzić pod górę, bo to będzie tak góra-dół, później mocno w dół, potem znowu pod górę. A więc jeszcze mamy 1000 metrów przewyższeń jakieś. No i tu skąd pan skąd idzie, to my właśnie się tam wybieramy, czyli ostro w dół teraz. Idź, Kasia. Ale czy my nie możemy jak normalni ludzie? Wszyscy wjeżdżają kolejką na górę, ale nie, my musimy cisnąć na piechotę. Teraz wszyscy idą lajtową, szeroką drogą, ale nie, my musimy popierdalać po najbardziej stromej ścieżce tutaj w okolicy, oczywiście, tak. Idziemy sobie teraz dalej, takim malowniczym szlakiem, który jest naprawdę, naprawdę uroczy. I tak naprawdę od momentu, kiedy wyszliśmy ze schroniska i skręciliśmy w tą ścieżkę na ten szlak, na którym znajdujemy się obecnie, nie spotkaliśmy jeszcze ani jednego człowieka. Oczywiście te punkty, w których są schroniska, są dość tłoczne i wynika to z tego, że większość z tych miejsc jest połączonych tutaj naprawdę bardzo dobrą siecią kolejek. Więc faktycznie przy schroniskach czy stacjach kolejki ludzi jest naprawdę sporo. Na szlakach tutaj spotykamy też całą kupę takich bramek albo bardzo zwężonych przejść, co ogranicza pastwiska dla krów, żeby nie wyłaziły poza wskazany teren. O, i następna. Myśmy mieli schodzić, a wchodzimy do góry. Co tu jeszcze? Czekamy na Kasię. Zapraszam. Zbliżamy się do doliny Reintal. Jeszcze mamy jakieś 300-400 metrów w dół do tej doliny tam. A tamte szczyty mają po 2600-2700 metrów. Po ich szczytach przebiega granica niemiecko-austriacka. Tam płynie rzeka i tam musimy jeszcze zejść, no jakieś 300 metrów w dół, a potem w górę do schroniska. Oto i dolina Reintal przed zachodem słońca. Krystalicznie czysta woda, niesamowite szczyty nad nami, pionowe ściany. A tutaj trochę zieleni. I patrzcie na tą wodę.
20:30. No. 28 km w marcu. Jesteśmy na nogach od 5 rano. Więc... A na szlaku od 8 rano. Od 8 z groszami. A więc ponad 12 godzin. Przewyższeń to jeszcze nie wiem ile, bo to mi dopiero Strava wyliczy. Póki co nie mam pojęcia. Ale chyba nie nocowałem w piękniejszej okolicy. Dzień dobry. 5:30 rano. Schronisko jeszcze śpi, choć pojawiają się pierwsi budzący się ludzie. Wczoraj wieczorem padliśmy jak muchy, więc nawet nie mieliśmy siły, żeby coś nagrać. Spaliśmy w 5-osobowym pokoju. Schronisko było dosyć pełne. Przyszliśmy tutaj w 8:30, nie mieliśmy rezerwacji, bo nie dało się skontaktować z tym schroniskiem. Na maile nie odpowiedzieli. Telefon nie odpowiadał. Zresztą pytaliśmy też spotkanych po drodze młodych studentów niemieckich, którzy też tu szli na pałę, że próbowali dzwonić, ale nikt nie odbierał. Więc jakoś udało nam się wkręcić. Pani nas, tutaj taka kelnerka, wpisała na listę, jakbyśmy mieli rezerwację i udało się złapać nocleg. O tym, jakie to są koszta i co jest w tym schronisku, to za chwilę. Na razie tylko tak kilka słów o miejscu. Schronisko stare, drewniane, trzeszczące całe. Wiadomo, piętrowe łóżka, pokoje wieloosobowe, prysznice w takiej dosyć średniej jakości, no ale nie ma się czego spodziewać lepszego po schroniskach. Najważniejsze, że udało się złapać kąt do spania. Można było trochę odpocząć. No a za chwilę będziemy się jakoś zbierać, jakieś śniadanko. No i ruszamy dalej. Hej, kolejny dzień na trasie. Za mną widzicie schronisko w Dolinie Rheintal, tuż obok rzeki Partnach, dokładnie tej, która dzieli Garmisch-Partenkirchen na dwie części. Schronisko, które widzicie za mną, ma 132 miejsca noclegowe i działa od maja do połowy października i zostało wybudowane w 1912 roku. My spędziliśmy tu noc. Nocleg kosztuje 42 euro, więc dla Polaków no to nie są to takie ceny schroniskowe, z jakimi możecie się spotkać w Polsce. Plus do tego prysznic na przykład kosztuje 3 euro za 4 minuty ciepłej wody. Sapnik. Jesteśmy 3 km 200 metrów od schroniska i no, ponad 400 metrów wyżej. Zostało nam jeszcze 200 metrów w górę do Knorrhutte. Także kawałeczek. Tam jakiś popas. Kasia już ma popas. No, chwilkę jeszcze odpoczniemy.
No i zaczynamy dalszą wspinaczkę. Jest i Knorrhutte. Odcinek za nami dosyć ciężki. Momentami bardzo ciężki. Ktoś zamawiał dostawę? Jaka precyzja! Od strzału po prostu, zero celowania, po prostu się zawiesił, opuścił i po wszystkim. A to było deligą, czy? Wow! I po robocie! No to dotarliśmy do schroniska, 672 metry w górę, na 4 kilometrach, ale kawka z takim widokiem. Wynagradza cały ten wysiłek. Od momentu, kiedy weszliśmy na szlak w Dolinie Rheintal, aż tutaj, do tego schroniska, szliśmy czerwonym szlakiem Via Alpina. Całość tych różnych tras Via Alpina ma ponad 5000 km, natomiast ten czerwony szlak, którym właśnie szliśmy, ma w sumie 2650 km długości i ta trasa biegnie przez 8 krajów. Zaczyna się we Włoszech, a kończy w ekskluzywnym Monako. Ten szlak przeszła Polka, kobieta Dorota Szparaga i była ona 7 osobą na świecie, która to zrobiła w całości, a 3 kobietą. Spała głównie pod namiotem, więc naprawdę widzieliście, że ten szlak jest bardzo wymagający, więc naprawdę szacun za to, co zrobiła. Jakby wam było za mało wrażeń, to można się wybrać na Zugspitze ferratami, czyli tam, tak i tam, i później tymi szczytami, tymi skałami, tamtą górą, aż do Zugspitze. Właśnie sprawdziłem wysokość, 2165, czyli już sporo poprawiłaś swój rekord z Krzesanicy. A to nie koniec. Ja mam na razie tylko rysy, także kawałek jeszcze mam do rekordu, ale dzisiaj pęknie. A kto to tutaj wylazł? Słodziaki takie! Wyżej niż ja do tej pory w życiu. Cześć! Siema! No nie mam nic do jedzenia. Nie mam. Ale masz futerko, ale będą ciuchy z tego fajne. Fajne ciuchy będą z tego. Fajne. Fajne. Fajne ciuchy. Dziecka weź. Tak się chodzi po górach. Nie, tam jakieś kijki, szlaki.
widać. 2499. Czyli jesteśmy na wysokości naszych rysów. Pozdrawiamy z rysów. Co prawda morskiego oka nie ma, ale i tak jest zajebiście. A jednak kapka lodowca została. I kąseczek musimy przejść po lodowcu. Tu, tam spływa. Tam jeszcze jakieś resztki. W sierpniu po śniegu. Nieczęsta przyjemność. Ale jest naprawdę super. A tu troszkę więcej lodowca. Choć tak, niewiele tego zostało. Tu też jakiś fragment tego lodowca, który się zatrzymał. Stacja meteo, obserwatorium, a tam cel wyprawy. No to założyliśmy właśnie obóz czwarty, tuż przed atakiem szczytowym. Wzięliśmy sobie jedzonko na ciepło, żeby się wzmocnić. Kasia ma burgera z frytkami, takiego fest. Ja wziąłem sobie gulasz. Nabieramy sił i będziemy startować, bo prognoza pokazuje, że za 2 godziny ma być burza. A zostało nam finałowe wejście. Jesteśmy Menzil House, 2964 metry. No i możecie zobaczyć, ile tam jest ludzi. Biorąc pod uwagę stroje, to na pewno nie weszli tutaj piechotą. I jeszcze raz widok na Eibsee, czyli jeziorko, spod którego startowaliśmy wczoraj. Już tak niewiele nas dzieli od szczytu. Kolejka w cholerę. To. Jesteśmy. No, słuchajcie, udało się. Były takie momenty, że były kryzysy po drodze, ale udało się. Wyszliśmy, zeszliśmy. No to mamy to. Udało nam się zdobyć Zugspitze, czyli najwyższy szczyt Niemiec. Nazwa tej góry pochodzi od częstych lawin, które często spadają tutaj wzdłuż północnej ściany. Co ciekawe, pierwsze wzmianki dotyczące tej góry pojawiają się tam po 1500 roku, czyli XVI wiek, natomiast tak naprawdę ta góra nie miała żadnego znaczenia dla okolicznej ludności i dopiero takie większe zainteresowanie zaczęła wzbudzać koło XIX wieku. I dopiero pod koniec XIX wieku pojawił się pomysł na to, żeby ulokować tutaj obserwatorium meteorologiczne. Tak też się stało, zaczęło ono działać początkiem XX wieku. I tak naprawdę oprócz krótkiej przerwy po II wojnie światowej działa do dzisiaj. A teraz już będziemy zjeżdżać kolejką, bo wiecie, 40 km w 2 dni z taką różnicą wzniesień, to naprawdę wystarczy. Tak, stamtąd przed chwilą przyjechaliśmy. Wchodziliśmy 2 dni, zrobiliśmy 40 km, 3000 przewyższeń, a zjechaliśmy w 7 minut. No, gdzie tu sens, gdzie logika? Ale i tak było zajebiście.
No i moi drodzy, jesteśmy teraz nad jeziorem Eibsee, czyli w zasadzie w punkcie, w którym startowaliśmy wczoraj z naszą wyprawą na Cukrzpicę. W jeziorku jest bardzo przyjemne, jest tutaj wypożyczalnia rowerków wodnych, sprzętu wodnego. Jak widzicie, jest tu sporo ludzi, którzy się kąpią, spędzają czas. I pomimo tego, że jezioro jest dość płytkie, bo tam w najbardziej głębokim miejscu ma do 35 metrów, a średnia głębokość tego jeziora to jest 12 metrów, to i tak nad powierzchnią wody wystaje aż 8 wysepek. I wokół tego jeziorka prowadzi taka traska widokowa. Można to jeziorko obejść. Całość to jest 7,5 km takiej dróżki. Okej, moi drodzy. Jesteśmy już w samochodzie, jedziemy na spanko. Wyświetlamy wam zdjęcia, bo już dzisiaj nas to naoglądaliście, więc wystarczy. Nie będziecie patrzeć na nasze facjaty w samochodzie. Jesteśmy zachwyceni, prawda? Oczywiście. Trochę zmęczeni, ale to jest takie świetne zmęczenie. Warte tego wszystkiego. Powinniśmy się przed nią, specjalnie wybraliśmy najdłuższą trasę na Cukrzpicę, żeby się jak najdłużej cieszyć tymi widokami i wszystkim tym, co nas tam otaczało, nie bacząc na jakieś zdyszenie, zgrzanie i tak dalej, jakiekolwiek dolegliwości, bo o nich już za chwilę nie będziemy pamiętać, natomiast obrazy przed oczami zostaną nam w głowie na długie, długie lata. Podobno trasa, którą szliśmy, jest taką najbardziej widokową trasą i faktycznie możemy to potwierdzić, że widoki, które nam towarzyszyły przez te dwa dni, były naprawdę niesamowite i też bardzo, bardzo różnorodne, dlatego, bo od takich ścieżek leśnych przez takie wręcz krajobrazy kosmiczne, a Dolina Reintal, no to tak jak już widzieliście, no to jedna z piękniejszych dolin w górach, jakie kiedykolwiek chyba widzieliśmy. No nawet na pewno. Tak, wiadomo, kościeliska, no piękna i tak dalej, ale tutaj ta potęga, no te skały, które są kilometr 700 wyższe, czy tam 1,5 kilometra, no niewiarygodne. Więc czy było warto? Zdecydowanie tak. No, czy byśmy to powtórzyli, wiedząc, jak to będzie wyglądać? Zdecydowanie tak. Czy byśmy wydali... A, właśnie. Bo może o kosztach byśmy trochę powiedzieli. Tak. Ile to wszystko kosztowało? Tak? Dlatego, bo dla was pewnie też istotna informacja, jak będziecie to planować i na jakie kwoty się przygotować i co ewentualnie można zrobić taniej i z czego zrezygnować. Więc jakby całość wyszła całość nas... Około 350 euro, czyli liczymy od momentu zaparkowania samochodu do ponownego ruszenia samochodem z parkingu, czyli mamy w tym opłatę za parking za dwa dni, mamy w tym nocleg w schronisku, mamy jedzenie w schronisku, które oczywiście tanie nie jest, gdzie tam powiedzmy za dwie parówki z kromką chleba zapłaciliśmy 6 euro, czy tam piwo 6 euro, do tego zjazd kolejką 37,50 od osoby, to plus jakaś tu woda, kawa, gdzieś tam po drodze w schronisku na Krojcoku. Kawa, woda w schroniskach, to są takie standardowe ceny, jak tak patrzyliśmy na te ceny schroniskowe w różnych miejscach po drodze, no to wszędzie kawa kosztuje 5,50 i woda około 4 euro. To są takie standardowe ceny schroniskowe. Dokładnie. Oczywiście można to wszystko zrobić taniej, bo na przykład można przejechać pociągiem do Garmisch-Partenkirchen, czy pociągiem, czy autobusem z Monachium, z lotniska, czy można zrobić tą trasę na raz, można nie zjeżdżać kolejką, wiadomo, no, będzie to dłuższe i im bardziej wyczerpujące, ktoś ma lepszą kondycję i chce to zrobić po prostu w trybie ekspresowym, no to oczywiście można zrobić to taniej. Największą tak naprawdę oszczędność możecie zrobić właśnie na parkingu, bo parkingi są bardzo drogie, natomiast musicie wziąć pod uwagę to, że w okolicy wszystkie parkingi, które są bezpłatne, one są do godziny 22, nie można tam zostawiać samochodów na noc, więc to trzeba zaplanować. Teoretycznie można, nie można na pewno kamperów, nie wiem czy 100% samochodów, ale no nie chcieliśmy próbować, chcieliśmy mieć pewność, że samochód będzie jak wrócimy.
No dobra, nie przynudzamy dłużej. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, to bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że poświęciliście tyle czasu. Więc... Jeśli podoba Wam się ten kanał, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wybierzecie się z nami na kolejne trasy. A tymczasem... Pa, pa. Do zobaczenia.